Święcenie pokarmów na stół wielkanocny jest zwyczajem religijnym zataczającym bardzo szeroki krąg, podobno najszerszy ze wszystkich zwyczajów związanych z życiem kościoła. A więc są tacy, którzy nie chodzą do kościoła, nie przyjmują księdza po kolędzie, a przynoszą pokarmy na pobłogosławienie właśnie w ten dzień. Jest widocznie w nas taka potrzeba, żeby to, co na co dzień nas syci, podtrzymuje nasze życie, to od czasu do czasu było takie jakby skądinąd z innego świata, pobłogosławione. Może być w tym coś oczywiście z magicznego myślenia, ale staramy się z takiego myślenia oczyścić i zachować to, że takie przeniesienie świętowania w codzienność, bo świętujemy tak, jak gdyby w dwojaki sposób. Jest święto w kościele, poważna liturgia, i jest święto gdzieś tam w domu, często w taki sposób, że lepiej nie wiedzieć. Między ślubem a weselem, co do klimatu, może być przepaść. Między chrztem a chrzcinami podobnie. Natomiast tutaj właśnie to, co zjemy, co najpierw postawimy na stole, co będziemy jeść w czasie śniadania wielkanocnego, przynosimy do kościoła. I oczywiście zachęcam do tego gorąco, żeby to był czas nawiedzenia. Nawiedzenia Najświętszego Sakramentu, wystawionego w tym momencie, w tym, co nazywamy grobem pańskim. Zachęcam, by był to czas modlitwy właśnie w kościele, by tak o tej tajemnicy Paschy, czyli o śmierci, zmartwychwstaniu Chrystusa trochę pomyśleć, o tym, by zaprosić Go, by żył w nas. No a tym zewnętrznym znakiem jest właśnie to, co przyniesiemy do kościoła, później stawiamy na stół, spożywamy. Co przynosimy? No tak najbardziej symboliczne pokarmy to jest no, chleb, który w jakiś sposób odnosi się do ustanowionej Eucharystii. Chrystus staje się naszym chlebem. Jakieś wędliny przynosimy, no, nie, baraninę, jakieś wędliny, ale które też mają jakoś wiązać z barankiem paschalnym, którego ofiarę no, traktujemy jako takie przygotowanie, jako pewien obraz, który służy nam do interpretacji śmierci Chrystusa. On stał się tym barankiem, ofiarą za nasz grzech. Przynosimy też jajka. No, to jest taki ogólniejszy symbol życia, symbol nowego życia. Świętujemy wiosną, wtedy, kiedy życie to w przyrodzie ożywa na nowo. I czujemy się częścią tego świata, który się odradza, ale nie tak cyklicznie, że co roku ta sama wiosna, czy podobna, tylko że to wszystko jest takim znakiem, że my odradzamy się w Chrystusie. Ale właśnie to coś z liturgii, z kościoła, z przeżyć modlitewnych, gdzieś tak jakby na zewnątrz, bo do kościoła musimy się wybrać, przynosimy do domu. W tych prostych znakach, które tam są w koszyczku, jak gdyby przenosimy radość zmartwychwstania, owoc modlitwy kościoła w nasz dom, w nasze codzienne relacje, w atmosferę przy stole.